Witajcie, moi mili. Polskie kino gatunkowe trzyma się całkiem okej. Mieliśmy świetne Disco Polo, jego naturalnego następcę, czyli całkiem udaną Magnezję, koszmarne Wszyscy moi przyjaciele nie żyją i połowicznie udane W lesie dziś nie zaśnie nikt, które trochę tych założeń gatunkowych jednak ma i które działają połowicznie w przyjętej konwencji. Nie jest w temacie kina gatunkowego idealnie, ale twórcy próbują i co jakiś czas dostajemy całkiem udane produkcje i ja to bardzo szanuję. Szanuję za samą próbę. A najlepszym tego przykładem jest Najmro, które pokazuje, że jednak w Polsce można w dobre kino gatunkowe, tylko trzeba wiedzieć jak. Najmro to najnowszy film i zarazem debiut pełnometrażowy Mateusza Rakowicza i tym bardziej zaskakujące jest to, że wyszedł z tego naprawdę dobry i konsekwentny film. Fabuła zabiera nas do PRL-owej Polski lat 80., gdzie śledzimy losy Zdzisława Najmrockiego, czyli bodaj najbardziej znanego polskiego przestępcy tamtych lat, któremu udało się uciec służbą sprawiedliwości aż 29 razy. I ja wiem, że to brzmi jak taka tania biografia, jakich w naszym kraju jest naprawdę dużo. Wystarczy spojrzeć na jakiegoś tam Wyszyńskiego, co teraz wychodzi, czy Popiełuszkę, czy Karol, który został papieżem, czy coś. Ale to stwierdzenie jest tak dalekie od prawdy, jak tylko się da. Bo Najmro co prawda bierze najważniejsze wydarzenia i wątki z życia Najmrockiego, ale zupełnie nie bacząc na historyczną prawdę, zmienia ją na swoją modłę. Na modłę pastiszowo-pastelowej komedii akcji. I to działa fenomenalnie. Bohaterowie charakterologicznie są prości, acz konsekwentnie i dobrze napisani, bo każda z ważnych postaci ma tutaj swój wątek, swoją drogę do przejścia i swoje motywacje. I szczególnie fajnie wypada tutaj postać grana przez Roberta Więckiewicza, czyli kapitan Barski. Niesamowicie inteligentny, z wysokim poczuciem sprawiedliwości, ale też dobrym serduchem policjant, który staje na drodze naszego złodzieja. Zresztą sam Najmro też wypada świetnie i duża w tym rola Dawida Ogrodnika, który kolejny raz pokazuje nam, że jest jednym z najlepszych aktorów młodego pokolenia, zaraz za Jakubem Gierszałem, który w tym filmie totalnie błyszczy, szczególnie w trzecim akcie i naprawdę dodaje mnóstwo do jego postaci, która napisana jest średnio, ale zagrana wybitnie. Rafał Zawirucha jest, ma swój mini ark i kilka fenomenalnych żartów, ale wypadł zdecydowanie poniżej oczekiwań. No ale okej, fabuła może nie każdemu przypaść do gustu, bo hurdur romantyzowanie przestępców, ale jednego nie da się temu filmowi odmówić. Stylu. Niesamowicie wyrazistego i autorskiego, ale z oczywistymi inspiracjami. Borakowicz napakował do tego worka filmowego mnóstwo inspiracji i stworzył z tego coś naprawdę fajnego i oryginalnego. Wziął to, co najlepsze z filmów Edgara Wrighta, na przykład Baby Driver. Tutaj mamy mnóstwo ujęć wręcz żywcem wyjętych z Baby Drivera. Wziął też trochę rzeczy z Guya Ritchiego, Martina Scorsese, a nawet jednego z moich ulubionych reżyserów, Zacka Snydera. Irakowicz bierze te wszystkie tropy, wrzuca do jednego gara, miesza, dodaje szczyptę swoich pomysłów i w efekcie mamy potrawę, która miejscami smakuje podobnie do rzeczy, które już kiedyś jedliśmy, ale przy okazji jest też niesamowicie oryginalna i autorska i czuć, że to jest pomysł, który wyszedł z konkretnie jednej głowy, mimo że te inspiracje są widoczne. Najmro jest też bardzo świeże w polskim kinie, jeżeli chodzi o warstwę wizualną, no bo chyba nie skłamię, jeżeli powiem, że jest to jeden z najlepiej wyglądających polskich filmów ostatnich lat. Kolorki, kurwa! A ja sam wręcz chłonąłem obraz dyskotykowej, przerysowanej wręcz do granic często komiksowej Polski tamtych lat. No i soundtrack. Cudowny, bardzo energiczny soundtrack, który złożony jest ze szlagierów lat 80., które o dziwo pasują do scen, w których są dodane i to jest super. Naprawdę pod kątem audiowizualnym Najmro to jest miód i ja nie chcę niczego więcej od polskiego kina. To mi wystarczy i róbcie więcej takich filmów. Najmro to też śliczna laurka do kultury polskiej lat 80. Mamy tutaj mnóstwo nawiązań do filmów, do komiksów czy właśnie muzyki, ale nie będę wam tutaj psuł radochy z oglądania i sami sobie znajdźcie te easter eggi oglądając film, bo koniecznie musicie na niego iść. Film jest mega zabawny i często samoświadomie operuje pewnymi kliszami czy stereotypami, a sam humor jest bardzo przejaskrawiony, ale nie popadający przy tym wszystkim w cringe czy żenadę, czego efektem jest to, że praktycznie każdy żart siadł i wybrzmiał tak jak należy, a to jest naprawdę duża sztuka, żeby zrobić coś takiego w polskim kinie. Reasumując,
Nightmare to chyba najodważniejszy i najbardziej autorski projekt w polskim kinie popularnym od lat. To fenomenalna jazda bez trzymanki, ze świetnymi żartami, naprawdę udanymi scenami akcji i całkiem nieźle napisanym scenariuszem. Film pochłania od pierwszej sekundy i totalnie nie puszczasz do samego końca. I takie polskie kino, to ja chętnie będę oglądał. Na pewno czeka mnie też drugi seans, kiedy film wyjdzie już do regularnej dystrybucji filmowej, a w momencie, w którym to oglądacie, to już jutro można oglądać w Cinema City pojedyncze pokazy Nightmare, więc serdecznie wam polecam, żebyście się wybrali i jak najszybciej zapoznali się z tym dziełem, bo jest to film wspaniały. A jak już pójdziecie, to po seansie wróćcie tutaj, napiszcie w komentarzu, jak wam się film podobał i co wam się tam podobało. A przy okazji, jak już tu będziecie, to możecie też zostawić suba czy łapkę, czy podesłać jakiemuś ziomkowi, który akurat jest fanem polskiego kina albo fanem Zdzisława Najmrockiego i może mu się też spodoba ten materiał. A tymczasem na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Cześć!